Witajcie, dzisiaj się zajmę graficznym korektorem firmy Behringer. Czysty kanał. Mamy tutaj zakres regulacji pasma od 100 Hz do 6,4 kHz. Mamy tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Pewnie o to chodzi w tej cyfrze. Siedmiopunktowy korektor. Regulację mamy od plus 15 do minus 15 dB. Tak samo mamy zakres głośności. Posłuchajcie zatem, jak brzmi. Nawet regulacja pojedynczego tej suwaka modyfikuje dosyć znacznie brzmienie. Tutaj naturalnie można sobie ustawiać jakieś specyficzne ustawiać według swojego jakiegoś rozeznania i gustu muzycznego. No, na przykład załóżmy, jeśli sobie wyreguluję w ten sposób, obniżę ogólnie środek i podbiję wyższe. Widziałem ustawienie takiego korektora o na przykład w ten sposób. Śmiesznie to wygląda, można powiedzieć taki wykres. Posłuchajcie, jak to brzmi. Trochę brzmi jak kaczka w takim położeniu cofniętym. Nawet trudno mi to określić. Trochę brzmi właśnie jak kwaczka. Teraz na odwrót. Takie specyficzne brzmienie. To modyfikujemy sobie na różne sposoby. Tu właściwie za dużo czasu by mi to zeszło. Za dużo by mi czasu zeszło. W każdym razie słyszycie, nie przerywa, nie ma jakiejś dziwnego zmiany brzmienia między czystym kanałem samym, a włączonym tym efektem. Nie jest jakieś... nie modyfikuje jakoś brzmienia. Także no, warto się nad takim efektem zastanowić, tym bardziej, że to są naprawdę nieduże pieniądze, a jeśli nawet się nie sprawdzi, to w podobnej cenie, co się kupiło, można sprzedać lub niewiele niższej. Ja się zastanawiam, czy by go nie wsadzić do mojego pedalboarda, bo naprawdę warte polecenia urządzenie.